Siema, witam ponownie w Eposzku. Aktualnie prawie 17 level. Mamy już wziętą podklasę szamana. Dzięki czemu dostałem totem burzy. I bardzo możliwe, że po prostu pójdziemy pod ten totem. Muszę też zobaczyć, jak on dokładnie działa, bo jeszcze tego nie robiłem. Więc biorę sobie tutaj questy. Cyk, dwa kolejne questy zrobione. No i teraz trzeba iść dalej. Dobra, zobaczmy, jak działa ten totem. I ile ich mogę mieć? Mogę mieć chyba tylko jeden. To pytanie. Jak wygląda drzewko tego totemu? Prośna błyskawicy, zwiększone życie. Skuteczność many. Szybkość. Zamieć otacza totem burzy. Czyli tu mamy pod zimno. Nowa błyskawica rzucona przy śmierci. Od błyskawic wręcz. To by było nawet spoko. Ten totem gromu. Chyba żebym zaczął. Czekajcie. Jakbym tu poszedł pod to. Zbierająca burza. Bo tu coś było, nie? Dobra, więc spróbujemy to cofnąć. Cofnij specjalizację. Damy sobie to. Specjalizuj. No i dobra, i pójdziemy sobie tutaj. Tutaj. I pójdę po to. Przyjaciele na ulicy. Zobaczymy, jak to będzie działać. I może po prostu będę grał pod ten totem. I jeszcze pod te totemy. Można tak spróbować. Także tych tyle na razie zostawię. Jeżeli chodzi o specjalizację. I na 20 poziomie wyspecjalizuję ten totem burzowy. Zobaczymy, jak to będzie działać. Dobra, jest level 17. No i teraz co? Tej twojej słudze otrzymujecie wyższe obrażenia. Dobra, to chyba w to. No i dobra, jest kolejny level, 18. Więc dalej sobie damy damage dodatkowy. I tutaj idziemy w to. Zobaczymy, jak to będzie działać. Jest kolejny level, tym razem 19. I tutaj idziemy dalej w to. I tutaj chyba dalej wojownika. Dobra, dotarłem do kościka, także trzeba pogadać, pyk. I teraz mamy sytuację, gdzie muszę iść i na dół, i na górę. Ale tu mam jeszcze chyba questa do odebrania, tak? Tak. Dobra, i to wygląda tak, że muszę iść tutaj. Później tu, tu, a to pójdę najpierw na dół. Pójdę na dół, później cofka do miasta i pójdziemy tutaj. Dobra, jest Nemesis. Ja nie pamiętam nawet, co tu było takiego. Hełmik. Czekajcie, bo dźmówki mnie tu podpatrzyły. Nie wprowadzili mnie. Dobra, tu jest jakiś hełm. Regeneracja życia, many. Życie sługusów. Wygląda spoko nawet. Ustrojenie, siła. Zedeki, pancerz. Obrażenia wręcz. Minion damage, mele. Dobra. Dajmy wzmocnienie, zobaczymy. No i cyk. Kwestik gotowy. Teraz muszę wrócić do miasta chyba. Tak, no i później tu na górę. Tylko tu mogę dać level w tym totemie. Obrażenia trafienia na zatrucie. Maksymalna premia do obrażeń 80%. Damy najpierw. A nie, bo muszę tutaj dać więcej, okej. O, i 20 level. Dzięki czemu możemy wziąć ten totem. I to by mogło być spoko, że jeżeli mam 3 inne totemy, czyli 3 te totemy na przykład. To wtedy mi przyzywa jakiś totem gromu.
4 zdaje więcej obrażeń, trwa dłużej, bla bla bla. Czyli może być całkiem spoko. Więc poszedłbym w to zobaczyć, jak to będzie wyglądać. No i tutaj obrażenia i lecimy dalej. Jest tornado, ja bym zobaczył, jak to tornado będzie wyglądać. Bo nie mam pojęcia. No i powrócił do miasta i teraz na górę muszę iść. No i dobra, jest kolejny Nemezis, także zobaczmy, co tutaj się ulepszyło. Błogosławieństwo Etery to jest akurat useless. Obrażenia wręcz, odporność fizyczna na ogień. Jaki mobek mi tutaj przylazł. Życie. Odporność żywiołowa. Dobra, spoko, dawaj wyzwanie. Walimy go. Itemki są w miarę okej. Okay. Ale szybko on schodzi. Kurde, wydaje mi się, że ten build może mieć potencjał. No, bo tak szybko to chyba żadną postacią jeszcze nie zabijałem tych mobków. Dobra, jest amulecik. I gdzie są te itemy? Są buciki, klata, hełmik. I to w zasadzie mógłbym założyć. Mhm. Buty też. I hełmik też. Także życie sługów są. Szkoda, że nie ma damage'u. Ale no jest jak jest. Dobra, no i git. A, bo jeszcze wbiłem level, więc przydałoby się rozdać tutaj. Więc tak, mamy level. Na levelu na razie idziemy w to. Tutaj dajemy w intensywność, bo idę pod totem gromu. Aha, ale to dużo many później będzie kosztować, ja nie wiem, czy ja z maną wyrobię. No dobra, najpierw się cofnie. No i tutaj pójdziemy po to. No i dobra, tu jest questik, cyk. Zniszcz repozytoria dusz. Aha, to co to jakby... Dobra, wiem, o co chodzi. Dobra, mamy jedno. No, to też mega szybko pada. Jedno. Mamy drugie. Cyk. No i idę po trzecie od razu. No i mamy trzecie. Cyk. Też już pada. No i w zasadzie tyle. Teraz muszę wrócić tam po lewo. Dobra, cyk. I nie, że tu się przejście nie otworzy. I tam chyba dalej będzie mini bossik. A nie, póki co mi każe wrócić do obozu. No dobra. Także oddajemy kościka. Z jakimś gościem muszę się spotkać, ale to jest na prawo. I tu już żadnego questa nie mam do oddania. Dobra, to bym musiał schować, bo może by mi się to przydało kiedyś. No i co, póki co tyle, 21 level. Moim zdaniem ten build wygląda coraz lepiej. Na takie mini bossy sobie radzi bardzo dobrze. Zobaczymy, jak będzie sobie radzić na bossy. No i co? Do następnego.